Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Krzychu. Mamy dzisiaj 29 listopada roku pańskiego 2020, a ja dzisiaj nie z pola wyjątkowo, tylko z domu pierwszy raz, dlatego proszę Was o porozumiałość. Takiego vloga, mam nadzieję, że może takich vlogów też będzie kilka, nie tylko w ciągniku z rozrzutnikiem i z gnojem itd. Słuchajcie, może nie każdy, bo niektórzy z Was nie mają jeszcze posprzątane z pola ze względu na to, że mamy mokry, kukurydza została u niektórych na polu jeszcze i czeka na mróz. Ja u siebie już obrobiłem prawie wszystko, można powiedzieć, zostały mi tam trzy maszyny tylko do spalania. Ale co możemy sobie zrobić w owej chwili, powiedzmy, jakie te chwile wolne istnieją, bo wiecie sami, że jak też na hodowlę, zwłaszcza bydła, to tych wolnych chwil nie ma tak dużo. No ale jak jeżeli jest, chciałem pokazać, co ja sobie zajmuję, czym się zajmuję w wolnej chwili, co sobie oglądam. I może przy okazji komuś się to przyda. Mianowicie uważam, że każdy z nas powinien być ubezpieczony. Tym bardziej, że Państwo dotuje nam te ubezpieczenia. Te lata ostatnio pokazują, że dużo jest, słuchajcie, kłopotów różnego rodzaju. Czy to jakieś wichury, czy to jakieś normalne deszcze. Byłem w ODR-ze któregoś, słuchajcie, teraz ostatniego roku chyba? No, powiedzmy. I dziewczyna z ODR-u do mnie mówi, że jak wcześniej ludzie przychodzili robić wnioski o dopłaty, tak się pytała, czy chcą ubezpieczyć. Nie. A teraz jak wypłacane były pieniążki za suszę lub inne historie nieszczęśliwe, że tak powiem. Każdy, kto przyszedł robić wniosek, to się na początku pytał, czy jeszcze ubezpieczenia są. Znaczna różnica była w pieniądzach, jak sami wiecie, jeżeli to się ubezpieczone, to tych odszkodowań za suszę czy za coś tam innego, powiedzmy, znaczy już miałeś ubezpieczone na przykład tylko od spalenia, załóżmy tego zboża, to kosztuje naprawdę grosze. Grosze, dosłownie grosze przy dotacji, już miałeś stawkę naprawdę dużo, dużo większą. Nie znamy dnia ani godziny, zawsze wszystko nam się to może przydać. Dlatego postanowiłem zrobić dla Was film, taki właśnie typowo stricte ubezpieczenia. Ja ubezpieczam akurat w Concordii i Concordia, słuchajcie, zrobiła taką nową platformę, nową stronę już czasu dla rolników, czyli dla mnie, dla Was, gdzie po zalogowaniu się na tą stronę, rejestracja, słuchajcie, zajmuje, ja wiem, 3 minuty, wpisujecie swoje dane PESEL i niestety, bo powiem dlaczego niestety, musicie wpisać taki, słuchajcie sobie, jak wam na przykład widzicie, są swoją polisę ostatnią, numer polisy. Jeżeli nie jesteście ubezpieczeni w Concordii, niestety, co jest minusem, nie skorzystacie sobie z tej strony, z tej platformy. Platforma nazywa się iRolnik, a ja o tym dalej. I jest wam potrzebny PESEL, jest wam potrzebny numer polisy, rejestrujecie się. Później przychodzi Wam link na pocztę i oczywiście SMS z pinem potwierdzającym jakby Waszą rejestrację. Zajmuje to kilka minut. Od razu dodam, że tu z Was się zarejestruje, od razu otrzymuje, wygrywa jakby taki pojemnik do włożenia sobie szamę, czyli jedzonka na pole. Wygodna, fajna sprawa. I teraz tak, Concordia stworzyła to dlatego, żeby tak, po pierwsze, możesz sobie podejrzeć tutaj na boku, na przykład tak, moje szkody, ja szkód nie miałem, dzięki Bogu, więc tutaj nie podejrzę. Moje polisy, czyli podglądasz wszystkie swoje polisy, które masz, które miałeś. Możesz sobie podejrzeć na przykład, nie wiem, czy twój wniosek złożony o jakieś szkody już jest rozpatrywany i tak dalej, i tak dalej. Nam pomaga, a jakby odciąża konsultantów ich pracy, sami się na pewno wiele razy w kurę nerwowaliście. Chcecie gdzieś zadzwonić, a tam melodyjka pimbu pimbu, naparza wam 25 minut, a wy czekacie i stoicie jak i jest to dla nas, żeby to ułatwić. Stawki są w Concordii fajne, wiedzę akurat. I tak, wchodzimy sobie na moje polisy, tak? I widzicie, tutaj sobie miałem polisy na przykład, nie? Sobie na przykład pobieram w PDF i oglądam swoją ostatnią polisę. I tak wersję papierową, tylko mam wygodnie po prostu, żeby sobie to zobaczyć, nie? Mamy coś takiego jak prognozę pogody, zobaczcie. Bardziej fajnie się to sprawdza. Teraz zobacz, dzisiaj na przykład jest niedziela, odczuwana temperatura 0, zachmurzenie 93%, faktycznie jest pozachmurzone, wiatr 9 km na godzinę. Fajnie się to sprawdza i mamy, zobaczcie, tutaj na długi okres czasu przesuwamy sobie taką o. Tu jest godzinowa akurat, czyli mamy pogodę, mamy alerty pogodowe, coś takiego. Mamy na przykład coś takiego, zakładkę jak serwisanci, zobaczcie sobie. I tutaj sobie wchodzimy, no inny internet niestety nie jest taki, są par prędki. Mam nadzieję, że, o widzicie, ja sobie tu mieszkam. Tak, i tu mamy wszystkie na przykład z boku numery telefonu podane, ile mamy kilometrów do danego warsztatu, co chcemy naprawić, czym się tam zajmuje. Widzicie mapkę sobie, ponieważ trzeba wyśledzić o traktorki oznaczone, czyli szukamy jakiegoś serwisanta naprawy, możemy sobie kliknąć New Holland w klasę, bo to nam wszystko posegreguje, czyli bardzo fajna też sprawa. Inwestycje w obszarach Natura 2000, to też, zwłaszcza dotyczy się osób, które pewnie tam jakieś budowy robią, kurniku, Bóg wie czego, to jest też problematyczna, strasznie sprawa. Mamy notowania cen giełdowych pszenicy, około 2040 minus 0,3%.
czy skacze w górę, czy idzie do dołu, kukurydza, żyto, żyto. Tu sobie możemy śledzić, co nas interesuje. Myślę, że jeśli to Was zaciekawiło, jeżeli znacie jakiś inny temat, fajny temat, słuchajcie, może podpowiedzcie, co byście chcieli zobaczyć. Oczywiście nie tylko z pola. Ja rozumiem, że wyświetlę mają dużo filmy, jak 60 się zakopie w błocie lub temu podobne, albo jakiś fajny wystrząt rolniczy. Sam twierdzę, że też mnie to interesuje. Takie filmy mają mniej wyświetleń, ja to też rozumiem, ale po prostu też docierają do ludzi, którzy chcą to obejrzeć i ich to interesuje. Jeżeli coś powiedziałem źle, bo wszystkiego też nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach. Liczę na Wasze łapki w górę, na mnie dla Kacpra. Uważam, że temat ubezpieczeń jest ważnym tematem, fajnym i należy się temu spokojnie, powoli przyjrzeć. Ja serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!